Cześć! Słuchasz wyjątkowego podcastu Rossmana. Razem z moimi gośćmi zapraszam Cię do świata pełnego kosmetyków i rozmów o pielęgnacji twarzy, ciała, włosów. Jeśli podoba Ci się nasza rozmowa, skomentuj, polub, zasubskrybuj, zaproś znajomych. Nazywam się Paulina Maciejewska. Zapraszam do odsłuchu. Dzień dobry. Dzisiaj temat, jakiego jeszcze w naszym podcaście nie było. Z moimi gośćmi porozmawiam o paznokciach, a konkretnie skupimy się na manikirze hybrydowym. A w studio są ze mną Aleksandra Śledziona, ekspertka marki Semilac. Dzień dobry. I Szymon Myszka, stylistek paznokci i ambasador marki Semilac. Dzień dobry. No to przechodząc do rzeczy i do samego początku, jak to się stało, że trwałe metody na dobre rozgościły się w świecie stylizacji? Czy coś było nie tak z klasycznym manikir? Jeśli chodzi o ewolucję w ogóle stylizacji paznokci, to rozpoczęła się ona dosyć ciekawym przypadkiem, ponieważ oczywiście od zarania dziejów wiele osób ozdabiało swoje paznokcie, pokrywało je różnymi kolorami. To był w ogóle znak albo statusu społecznego, albo po prostu dla wyglądu, dla estetyki dłoni. Ale rzeczywiście taki ciekawy przypadek spowodował, że ta branża w ogóle się rozpoczęła i zaczęła się rozwijać. A mianowicie zaczęło się to od mężczyzny. Od mężczyzny, doktora Freda, dentysta, który w czasie pracy złamał swój paznokieć i nie wiedział, jak może go naprawić, więc podłożył folię aluminiową pod paznokieć i przedłużył i wzmocnił go sobie akrylem. Po bodajże roku, dwóch opatentował to, bo stwierdził, że to jest dobre, jeżeli tutaj mówimy o trwalszym upiększaniu i robieniu paznokci. Pierwszą metodę akrylową, właśnie dedykowaną dla paznokci. No to ciekawe, czyli od zębów do paznokci. Tak, dokładnie. A czym manikir hybrydowy różni się od żelowego? Partnerem odcinka jest marka Semilac. I tutaj jeszcze wracając do poprzedniego pytania, akryl był świetną metodą wzmacniania paznokci, przedłużania ich, jednak bo akryl to jeszcze coś innego niż żel? Dokładnie tak, to jest jeszcze coś innego, ten materiał jest dużo twardszy i ma jeden ogromny minus, mianowicie w trakcie pracy jest bardzo nieprzyjemny zapach, ponieważ musimy pracować z odpowiednim płynem, z odpowiednim proszkiem, które w połączeniu ze sobą właśnie tworzą jednolitą masę, więc by wyeliminować ten największy problem, no właśnie powstał żel. Żel już jest metodą światłoutwardzalną, to znaczy, że musimy paznokcia włożyć do lampy, aby on był trwały i twardy. No i tutaj, jeśli chodzi o różnicę między stylizacją żelową a hybrydową, no to pierwszą taką najważniejszą jest chyba to, że żelem możemy przedłużyć paznokcie, a hybrydą nie. Hybryda jest dedykowana na naturalną, krótką płytkę paznokcia. I wiele kobiet, wiele z nas decyduje się właśnie na taką formę wzmocnienia paznokcia, bo no nie da się ukryć, hybryda również go nam wzmocni. Tutaj manikir klasyczny, lakiery klasyczne jakby no nie wzmocnią nam tego paznokcia, tak samo jak hybryda bądź żel. Żelem możemy natomiast przedłużyć płytkę paznokcia, możemy sobie taki paznokieć naturalny pokryć żelem, wyfrezować sobie go od spodu i stworzyć taką dużo trwalszą stylizację. Bo nie da się ukryć, niektóre klientki nie mogą, mają zbyt słabe paznokcie, żeby decydować się na samą hybrydę. I wtedy przychodzimy my, profesjonaliści, którzy dobierają odpowiednią metodę, odpowiednią stylizację, odpowiedni produkt na daną płytkę paznokcia. Jeżeli klientki decydują się, żeby robić sobie samemu paznokcie w domu, no to trzeba, muszą zwrócić uwagę na to, że jeżeli już któryś raz ta hybryda nie trzyma się im za powietrza, to może zwrócić uwagę na to, że potrzebujemy troszeczkę innego produktu i wtedy decydujemy się na żel. Hybrydę chyba należy powtarzać co 3 tygodnie? Tak, dokładnie. A czy można ją w jakiś sposób przedłużyć? Co zrobić, żeby ten manikir hybrydowy trzymał się jak najdłużej? Ogólnie oczywiście możemy podjąć pewne działania, by ten manikir wyglądał jak najlepiej, jak najpiękniej właśnie przez te 3 tygodnie, ale nie zrobimy nic, by ten lakier trzymał się powyżej tych 3 tygodni. To w ogóle jest
niezalecane z tego względu, że jednak paznokieć rośnie. Pojawia się odrost. No raz, to wygląda nieestetycznie, a dwa, jeśli mamy na przykład stylizację właśnie żelową, hybrydową ze wzmocnieniem, no to wtedy też pewne to wzmocnienie przesuwa się, nie jest już w odpowiednim miejscu i może dochodzić do pewnych przeciążeń, przez co też materiał się po prostu zaczyna odklejać. Mhm. Więc też jak słyszymy na przykład od klientek, że o, hybryda to mi się nie trzyma, no dobrze, ale czy pani przychodzi rzeczywiście co te 3 tygodnie? No to właśnie. Jest bardzo ważne. A jeśli chcemy, żeby ta stylizacja pięknie wyglądała, no to przede wszystkim nakładajmy oleje. Olejmy paznokcie zarówno z skórki, jak i od spodu, ponieważ ten paznokieć się wysusza i też może mieć tendencję do odklejania się. No i oczywiście nie używamy paznokci jako gwoździe. Co to znaczy? W sensie jako przywijanie gwoździ. Czyli szanujemy pracę stylistki tak. I szanujemy po prostu swoje paznokcie. Chociaż też zwróciłbym również na temat taki, czy rzeczywiście chcemy przenosić daną stylizację. Jeżeli już powiedzmy po ponad 3 tygodniach robi się jakieś zapowietrzenie i mamy tutaj przerwę między bazą hybrydową a naturalną płytką paznokcia, no, dostaje się tam woda, to jest idealne środowisko do rozwoju bakterii, więc uważam, że co 3 tygodnie trzeba byłoby sprawdzić, co dzieje się pod płytką paznokcia. Trzeba uzupełnić sobie daną stylizację albo hybrydę, ściągnąć, założyć od nowa, żebyśmy mieli kontrolę nad tym, w jakim stanie jest nasza płytka i czy nic się pod nią nie dzieje. Tak jak mówiłeś, czasem dochodzi do zapowietrzenia lakieru, czasem on odpryskuje. I to powstaje często przez urazy mechaniczne, ale czy to nie zależy również od użycia niskiej jakości produktu? Tak, jak najbardziej. Jakość produktu ma tutaj wiele do czynienia. Jeżeli używamy produktów słabej jakości, no to musimy się liczyć z tym, że trwałość naszej stylizacji może być nieco skrócona. Dodatkowo źle opracowana płytka paznokcia, czyli złe przygotowanie jej na podanie jakichkolwiek baz hybrydowych lakierów, różnego typu produktów, no to tutaj może powodować, że takie zapowietrzenia będą się robić, jeżeli źle ją przygotujemy. Mhm. Jeszcze zwróciłabym uwagę na to, że wiele początkujących osób na przykład zalewa skórki. I to jest też taki jeden z większych czynników, który wpływa na to, że hybryda zaczyna się odklejać. A czy należy robić przerwę od hybrydy? No właśnie, i to też jest ciekawe pytanie. Często klientki mówią o tym, że ojej, ja już robię 2 lata te paznokcie, no nie powinnam zrobić przerwy, no przecież żeby sobie poddychały, żeby sobie odpoczęły. No ale paznokieć jest to twór martwy. Są to komórki już martwe, które absolutnie nie oddychają, nic absolutnie, dlatego hybryda może być stosowana non-stop, oczywiście z zachowaniem tych 3 tygodni różnicy, z zachowaniem wszelkich zasad. No bo właśnie, jeśli wykonamy hybrydę nieprawidłowo, ona się zacznie odklejać, no to może się odklejać wraz z najwyższymi warstwami płytki. No i wtedy rzeczywiście możemy zauważyć, że oj, ten paznokieć nie wygląda tak, jak powinien. No ale tutaj właśnie kwestia dobrego wykonania manikuru. Dodatkowo też odpowiednie zdejmowanie masy. Jeżeli my zdejmujemy stylizację acetonem, narażamy ten paznokieć na zbyt długą ekspozycję z tym płynem, ponieważ moczymy na przykład 20 minut, 25. Mhm. Kiedyś to był standard w salonach kosmetycznych, że właśnie tak zajmowało się Ale chyba w domu nadal tak robimy. Tak, oczywiście możemy to robić z zachowaniem właśnie odpowiedniego czasu. Bo rzeczywiście aceton, rozpuszczanie w acetonie to jest dosyć popularna w dalszym ciągu metoda wśród użytkowniczek domowych. Jednak właśnie w profesjonalnych salonach najczęściej używa się frezarki, by uniknąć tej ekspozycji właśnie na ten płyn. Oczywiście też trzeba w umiejętny sposób posługiwać się taką frezarką, bo można sobie w łatwy sposób zajechać, że tak powiem, płytkę paznokcia, powodując właśnie góry i doliny w naturalnej płytce paznokcia. Tego też chcemy uniknąć. No ale chyba naszym największym grzechem jest skubanie hybrydy.
Zdecydowanie nerwica tak. Natręctw. Zdecydowanie tak. Wszelka ingerencja z zewnątrz będzie bardzo negatywnie wpływać na trwałość stylizacji, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że warto używać zawsze rękawiczek podczas sprzątania. Rozumiem, że te rękawiczki mają chronić nasze paznokcie właśnie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Oraz działaniem detergentów. No tak. Bo jeśli stosujemy jakąś silną, mocną chemię, no to oczywiście możemy się spodziewać tego, że lakier zacznie się ścierać z końcówek i zacznie się druga sprawa, odklejać. Że nasze skórki, jeżeli gdzieś tam mamy ekspozycję na te wszystkie detergenty, no to dostają troszeczkę, że tak powiem... W kość. Dostają w kość i gdzieś tam, no chcemy, żeby nasze dłonie były naszą wizytówką, więc dbajmy o nie. Jak przeprowadziłam wywiad z koleżankami, które ściągnęły hybrydy, to pojawiały się często takie informacje, że paznokcie łamią się i rozdwajają. Czy to rzeczywiście jest wina hybryd? No nie. Nie do końca. Najczęściej jest to wina właśnie sposobu zdejmowania. Jeśli wykonujemy to frezarką i spiłujemy zbyt dużo, dojdziemy do warstwy płytki, no to oczywiście ona będzie przepiłowana, będzie bardziej miękka i bardziej narażona na wszelkie urazy. Jeśli używamy acetonu, no to też. Jeśli zbyt długo moczymy, paznokieć będzie wysuszony, więc też będzie mieć tendencję do pękania. Ale tutaj rzeczywiście, jeśli nosimy stylizację na paznokciach, to tutaj Szymon, co się dzieje pod tą hybrydą? Bo to jest mega ciekawy temat. No jednak pod hybrydą gdzieś te cząsteczki wody muszą znaleźć, że tak powiem, ujście. W przypadku, gdy mamy nałożony produkt na paznokieć, światło utwardzalny, ta woda nie ma jak wyparować z tego naturalnego paznokcia. No i wtedy po ściągnięciu takiej stylizacji klientka może zauważyć, że faktycznie jej paznokieć jest dosyć miękki, że on taki nie był i może mieć wrażenie, że ta hybryda zniszczyła jej te paznokcie. Ale tutaj odczekałbym około 24 godzin, dajmy czas płytce paznokciowej na wyparowaniu tej wody i wtedy będziemy mogli zauważyć, że ten nasz paznokieć wrócił do takiej naszej normalnej formy, czyli stał się dosyć twardszy i jest inny niż 24 godziny wcześniej, czyli bezpośrednio po ściągnięciu takiej stylizacji. A jeśli to rozdwajanie jednak się przedłuża w czasie? Takie miękkie paznokcie pokryte tylko lakierem hybrydowym, takie paznokcie, które mają tendencję do rozwarstwienia się, bo tak czasami jest, to jest taka cecha osobnicza. W takiej sytuacji, być może hybryda nie jest dla nas. Rzeczywiście, efekt może się pogłębiać, za każdym razem to się będzie zapowietrzać coraz bardziej i bardziej. Wtedy warto jest po prostu wybrać właśnie metodę żelową bądź akrylożelową i wyjść tym twardym materiałem poza naturalną płytkę. To nam w 100% zabezpieczy wolny brzeg. I wtedy nawet jak te żele ściągniemy, to paznokcie powinny wrócić do... powinny nadal być w formie. Jeśli zrobimy to prawidłowo, to oczywiście tak. A czy hybryda może uczulać? Jeśli chodzi o lakier hybrydowy, to tutaj rzeczywiście testy i badania potwierdzają to, że prawidłowo zaaplikowany produkt tylko i wyłącznie na płytkę paznokcia jest dla nas bezpieczny. Warto dodać również w tym temacie, że w Europie mamy bardzo wysokie wymagania i standardy legislacyjne, a to znaczy, że produkt, surowiec, zanim wejdzie na rynek, musi być naprawdę bardzo dobrze sprawdzony, musi przejść szereg testów, szereg badań. Oczywiście mamy mnóstwo różnych wykluczeń, różnych substancji, które nie mogą być używane, więc jeśli chodzi o rynek europejski, to naprawdę produkty są wysokiej jakości. Jeśli chodzi o markę Semilac, to też nasze lakiery są poddawane badaniom dermatologicznym, które właśnie potwierdzają to, że jeśli produkt jest prawidłowo nałożony na płytkę, na której nie ma przeciwwskazań, no to on będzie bezpieczny. No właśnie, prawidłowo nałożony, czyli nie zalewamy skórek, czyli nie robimy takiego czegoś, że narażamy nasze skórki bezpośrednio na działanie danego produktu.
Jeszcze tutaj warto pamiętać o tym, że lampy, które utwardzają naszą hybrydę, są tutaj też kluczowe, ponieważ skoro hybryda jest produktem światłoutwardzalnym, no to znaczy, że wymaga oczywiście pewnej dawki światła, by się utwardzić. Diody mają swoją żywotność. Oczywiście ta żywotność jest dosyć wysoka, ale jednak może być tak, że jedna dioda nam się gdzieś bardziej przepali, zacznie migać, nie będzie dotwardzać jednego paznokcia, więc tutaj też wymiana regularna lamp jest istotna. Tak co 3 lata myślę, że byłoby rozsądnie lampę wymienić. Ale tutaj jeśli chodzi o moc, to jest bardzo istotne, żeby też nie wybierać zbyt wysokich. Mhm. I to może być paradoks, ponieważ jeśli mamy lampę o wyższej mocy, nie wiem, 70 parę, to może nam się wydawać, że wow, super, tak szybko utwardzi produkt, zaoszczędzę czas. No niestety nie do końca, ponieważ ta polimeryzacja, czyli proces tego utwardzania, przebiegnie bardzo, bardzo szybko, w wyniku czego górna warstwa lakieru nam się utwardzi. No jeśli jest to kolor, to ten kolor nie przepuści światła w głąb i pod spodem zostanie nieutwardzony produkt. To znowu może wpływać na podrażnienia. Dlatego właśnie lampa powinna mieć maks moc 48 W. Czy to wszystko oznacza, że nie musimy się bać lamp, że lampy UV nie są szkodliwe? Tak, więc jakie są fakty? Fakt jest taki, że nasze wszystkie lampy UV stosowane w stylizacji paznokci emitują promieniowanie UVA. I jeśli chcielibyśmy to porównać na przykład do solarium, bo często tak jest, tak klientki porównują, że rzeczywiście otóż solarium szkodliwe, a co z lampą? No to w solarium mamy połączenie światła UVA i UVB, więc tutaj nie możemy absolutnie porównywać jednego do drugiego, no bo to jest całkiem coś innego pod kątem właśnie tutaj tych parametrów fizycznych. I też taką ciekawą informacją jest, gdzie jest przeliczone, ile razy musielibyśmy wykonać manikir hybrydowy, czy też żelowy, by mieć taką samą długą ekspozycję, co podczas jednej sesji terapii leczenia światłem, na przykład łuszczycy. I to jest wynik bardzo ciekawy, bo jest to manikir wykonywany co tydzień przez 250 lat. No i najważniejszy aspekt jest taki, że w tym roku wyszedł raport, który został opracowany przez ekspertów, naukowców oraz lekarzy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, które te badania jednoznacznie wskazują, że 4 minuty nie będą miały wyraźnego oraz negatywnego wpływu na kondycję naszych komórek. A więc nie możemy stwierdzić, że promieniowanie UV będzie dla nas niebezpieczne przy tej długości ekspozycji, czyli te 4 minuty w trakcie jednego zabiegu, no i przy tej częstotliwości, tak? Nie wykonujemy manikuru też codziennie. A czy są w ogóle jakieś przeciwwskazania do wykonywania hybrydy? Tak, jak najbardziej. Każdy gołym okiem może zauważyć, że pod płytką paznokcia coś się dzieje. Takimi przeciwwskazaniami bezwzględnymi jest na przykład zielona bakteria, gdzie tutaj absolutnie nie możemy nałożyć jakiejkolwiek stylizacji na dany paznokieć, który jakby ma znamiona takiej zielonej bakterii. Onycholiza, czyli odklejanie się płytki paznokciowej od łożyska. I tutaj też możemy zobaczyć, jeżeli onycholiza obejmuje więcej niż 20% paznokcia, to absolutnie pod żadnym pozorem nie możemy takiej stylizacji nałożyć, bo no jest to przeciwwskazanie. No i lepiej się tego trzymać i oczywiście przychodzą klientki do salonu, które mają jakieś ważne wyjście, nie wiem, na wesele, na imprezę i chcą mieć zrobione dany paznokieć, daną stylizację, no bardzo im zależy, tylko no
na czym powinno zależeć bardziej, czy na pięknych paznokciach przez 2-3 tygodnie, czy na zdrowiu. Bo, wtedy taką jak zrobimy stylizację hybrydową bądź żelową na paznokieć, który ma znamiona jakiejś choroby, no to czasami jest taka sytuacja, że może to wykluczyć nas z obiegu paznokciowego na dobre 6 miesięcy, aż ten paznokieć całkowicie się nie zregeneruje. No, chyba też może pogłębić tą chorobę. Oczywiście. Dokładnie tak, bo jeśli mamy do czynienia z onycholizmem, czyli to odklejenie się płytki od łożyska, no to tam mamy taką wolną przestrzeń, tam będzie wnikać woda, zanieczyszczenia, a więc też drobne ustroje. Jeśli to pokryjemy hybrydą, no to pod spodem jest ciemno, ciepło, wilgotno. Super warunki, by rozwinęła się właśnie zielona bakteria albo infekcja grzybicza, która też jest oczywiście przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu. To przejdźmy teraz do przyjemniejszego pytania. Jaki kształt paznokci wyszczupla palce? No i tutaj też jest temat rzeka. Ja swoim klientkom jakby dobieram pod daną płytkę paznokcia, pod dane palce. Jeżeli widzę gdzieś klientkę, która ma powiedzmy krótką płytkę paznokcia, no to też nie jesteśmy w stanie zrobić tutaj długiej stylizacji, bo no wtedy będziemy mieli efekt gdzieś tam dźwigni i ten paznokieć się nie będzie wytrzymały. Ja tutaj może właśnie dodam, że częstym przekonaniem, o którym mówią klientki, a nie tylko, po prostu kobiety, że migdał wyszczupla palce. No niestety muszę tutaj zmartwić, nie wyszczupla. Jeśli wykonamy długi migdał, okej, może jakoś to będzie wyglądać. Rzeczywiście płytka w miarę będzie wyglądać schludnie, jeśli dobrze wykonamy stylizację, ale taki długi, zwężony kształt będzie jeszcze bardziej podbijał efekt takich szerokich opuszków, szerokich palców. Dlatego też nie polecam tego kształtu osobom, które mają szerokie palce, co jest dosyć totalnie przeciwne do tego, co większość właśnie mówi i myśli. Więc tutaj w przypadku takich grubszych, szerszych paznokci, czy też właśnie palców, kwadrat, balerina, ewentualnie tak, delikatnie zaokrąglony, sprawdzi się najlepiej. Jeśli nie wierzycie, to warto sobie to rozrysować. Naprawdę, bo to widać świetnie od razu. A największym grzechem, jeszcze tu muszę o tym powiedzieć, są kurze pazurki. Co to znaczy? Naprawdę, jak wydaje nam się, że ten migdał tam super wyszczupli palce. Okej, okay, ale nie mam zbyt długich tych paznokci, więc piłuję na siłę te boki po prostu. Patrząc od boku, no mamy linię boczną, której praktycznie nie mamy, więc tutaj paznokcie szybują nam do góry i paznokieć przypomina, tak jak powiedziała Ola, taki kurzy pazur. Dodatkowo, jak tak zbyt mocno opiłujemy paznokieć po bokach, no to osłabimy go. Będzie pękał. Czyli rozumiem, że nie sugerujemy się, jaki kształt paznokcia jest w trendach, tylko dostosowujemy je do naszych palców i naturalnego kształtu paznokcia. Natomiast jaki kolor paznokci jest modny w sezonie wiosna-lato 2024? Tutaj chyba jednym głosem możemy powiedzieć, że jest to apricot crush. Oczywiście, czyli taka przepiękna pomarańczka. Brzoskwinia. Brzoskwinio-pomarańczka taka. Oh. To jest taka intensywny kolor, czy bardziej pastela? Właśnie to jest taki wyjątkowy odcień pastelowego neonu. Bo rzeczywiście on nie jest pastelowy typowo... Pastelowy neon, to ciekawe. Tak, on nie jest typowo pastelowy, no bo nie możemy nie, tak nie, powiedzieć. No absolutnie nie jest pastelowy, ale też nie jest neonem. Tak. Czyli coś takie pomiędzy. A czy mężczyźni są gotowi na manikir? W Polsce uważam, że fajnie by było, gdyby byli. Jakby uważam, że mężczyźni coraz bardziej otwierają się na branżę beauty i jednak zwracają uwagę na to, jak wyglądają. I tutaj też chodzi o paznokcie. Jakby kobiety. Na co zwracają kobiety najczęściej uwagę u mężczyzn? To jest zadbane włosy, czyste buty i paznokcie. Natomiast jest takie coś jak manikir klasyczny. Wystarczy zadbać o nasze skórki, dobrze opiłowany paznokieć, że to też może wyglądać. Jeszcze jeżeli mężczyźni też mają tendencję do obgryzania paznokci,
to wychodzi naprzeciw takie coś jak rekonstrukcja paznokcia, gdzie ta dłoń męska naprawdę będzie wyglądać bardzo ładnie. Do mojego salonu przychodzą mężczyźni, którzy dbają o to. Faktycznie niekiedy są telefony i jest pytanie typu, a czy będzie prywatność, a czy będzie jakaś tam zasłonka, nikt nie będzie widział. Ale czego tutaj się wstydzić? Uważam, że to, że człowiek dba o siebie, to nie jest powód żaden do wstydu. Tutaj to jest powód właśnie do dumy. Drodzy słuchacze, ja pozostawiam wam wybór, czy zostajecie przy naturalnej płytce, czy przy manikir klasycznym, czy przy hybrydzie. Natomiast z pewnością możemy powiedzieć, że manikir hybrydowy, prawidłowo wykonany, nie uczula, nie niszczy paznokcia, a lampy UV nie są szkodliwe, co udowodnili gdańscy naukowcy. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o manikier hybrydowym i żelowym. Dzisiaj rozmawiałam z Aleksandrą Śledzioną i Szymonem Myszką. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Było naprawdę ciekawie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku wyjątkowego podcastu Rossmana. Partnerem odcinka jest marka Semilac.